Po śmierci Józefa Stalina w całym bloku komunistycznym następuje odwilż. Dochodzi do częściowej demokratyzacji i zelżenia cenzury, jednak warunki życia wręcz się pogarszają. 28 czerwca w Poznaniu, w ważnym ośrodku przemysłowym, w wyniku braku ugody z zarządem największego zakładu, rozpoczyna się strajk. Niedługo później strajkujący wychodzą na ulicę, formując pochód. Przyłączają się do nich inni pracownicy zakładów niezadowoleni z obecnej sytuacji. Atmosfera szybko się zaognia. Protestujący zajmują więzienie oraz inne ważne budynki w mieście. Przeciwko nim władza ludowa wysyła 10-tysięczne wojsko, 4 dywizje wyposażone w 360 czołgów. Zbrodnia Kainowa, ginie 30-letni Romusz Strzałkowski i 73 innych, a 650 osób zostaje rannych. W całym Poznaniu trwają zażarte starcia demonstrujących z wojskiem. 29 czerwca wojsko opanowuje w pełni miasto.